To żeby się nagrywać, to tutaj. A, co, kliknęło się tak? Kliknęło się. Nie, nie kliknęło się. No. Dobra. Dobra, to możemy już właściwie zamknąć te drzwi, prawda? Przyszedłem tutaj na 2 godziny z wami porozmawiać. I tak teraz zbieram swoje myśli, bo jest początek semestru, jest jeszcze dość chaotycznie. Ale przynajmniej wiemy, na jakim przedmiocie jesteśmy. I chyba wszyscy się zgadzamy, że jesteśmy. Chcemy się coś nauczyć o robieniu sterowników dla systemu Linux. Skąd to nagłe moje odejście, prawda? Bo ja tam gdzieś jestem przyczepiony do systemów BSD. Stwierdziłem, że w tym semestrze zrobimy eksperyment, to znaczy się, prawda, mamy firmę Antmicro, mamy Karola Gugałę, który w zeszłym roku prowadził jakiś taki prościutki przedmiot warsztatowy. I tam było widać, że brakuje studentom troszeczkę takiego wprowadzenia do budowy jądra, do architektury jądra, tak żeby troszeczkę lepiej rozumieć pewne koncepty. Tam widać było, że brakuje jakichś takich treści związanych z architekturą komputerów. To znaczy się brakowało coś, żeby więcej powiedzieć o przerwaniach, coś, żeby więcej powiedzieć o modelu pamięci, jakieś takie, zaczęły wychodzić jakieś braki. I stwierdziliśmy, że chcemy zrobić pełen przedmiot. Taki pełen przedmiot, który zarówno wprowadzi troszeczkę w budowę jądra, uzupełni te wszystkie luki takie teoretyczne, a z drugiej strony da wam praktyczną wiedzę, to znaczy się umiejętność zrobienia tego sterownika, tak, i to, prawda, czyli ma być taki jakby wynik tych zajęć ma być taki sam jak tamtych, tylko że macie wyjść z niego z kompletniejszą wiedzą, tak? Więc będzie to wszystko prowadzone w takim cyklu dwutygodniowym, w takim sensie, że w tym tygodniu, że w jednym tygodniu, prawda, się jakoś tak spotykamy. To już widzieliście tam, jak się wejdzie na przedmiot, to jest cała rozpiska i to mniej więcej widać, że z tygodnia na tydzień my się tam wymieniamy z Karolem, prawda, i że to jakoś tak idzie, że ze mną macie, prawda, wykład, ćwiczenia, a w tym momencie, kiedy są ćwiczenia ze mną, to w tym tygodniu macie wykład z Karolem i następnym tygodniu macie pracownię z Karolem, prawda, więc Karol będzie was uczył już konkretnych rozwiązań, konkretnych jakichś abstrakcji udostępnionych w jądrze Linuxa do tego, żeby szybko osiągnąć swój cel, prawda, żeby zaprogramować ten sterownik. A być może będzie wam tam jakoś, będzie wam prezentował jakiś sprzęt, jakiś symulator wam pewnie zaprezentuje, pod którym to się będzie wszystko uruchamiać. Być może część z was, prawda, jak tutaj pokażę dosyć szybko, że jest bardzo sprawna, to dostaniecie od Karola jakąś płytkę, tak, i na tej płytce będziecie mogli, przejdziecie sobie z tego środowiska symulowanego do płytki. Być może część z was ma jakieś już, prawda, pomysły, prawda, część tutaj osób to na jakieś kursy FPGA chyba chodziło i tam na tych FPGA też trzeba umieć jakby podpiąć tą FPG, jakiś sterownik, prawda, zbudować dla niej, żeby ewentualnie, znaczy dla konkretnego rozwiązania opartego na FPG trzeba zrobić jakiś sensowny sterownik, tak. Więc być może część z was będzie miała jakąś inną wizję, to ja myślę, że to wszystko jest do dogadania z Karolem, prawda, od tej strony praktycznej. Ja zrobię tą część, tą swoją, prawda, czyli te 7-8 wykładów, ja zrobię w ten sposób, że gdzieś mam rozpiskę i ja z grubsza przelatuję po bazowej strukturze jądra. Tak, czyli nie wchodzimy w jakieś, prawda, wysokopoziomowe już abstrakcje do robienia sterowników. Ja, prawda, czyli można powiedzieć, że jak jest to jądro zbudowane, prawda, i wy wchodzicie od tej strony do tego jądra, czyli chcecie zrobić sterownik, i tu jest jakieś mnóstwo abstrakcji natrzaskanych,
to ja będę szedł z tej strony i być może się z Karolem gdzieś spotkamy po środku, prawda? Ale wiecie, jak to jest, prawda? Widzieliście jakieś takie budowanie mostów, prawda? prawda? Miała być dwupasmowa, droga została jedno i prawda. No dobra, nie, no mam nadzieję, że to będzie fajnie. Ja będę się troszeczkę poduczał po drodze jądra, konkretnie jądra Linuxa, bo ja nie znam jądra Linuxa. Ja bardzo dobrze znam jądro FreeBSD, bardzo dobrze znam jądro NetBSD, jądra Linuxa jeszcze nie znam. Więc czasami będą z mojej strony jakieś takie, prawda, że czegoś tam nie będę potrafił i będę się, prawda, drapał po głowie, albo będę, prawda, szybko się próbował zasłonić. A nie wiem, jak to jest zrobione, nie? A wiem, jak to jest zrobione na FreeBSD, prawda? Nie, znaczy prawda jest taka, że podobieństwa są bardzo duże. Tak, to są nadal obydwa jądra monolityczne, obydwa to są jądra Unixowe. No, te abstrakcje można zaprogramować na skończoną liczbę sposobów i one nie będą jakieś dramatycznie wyglądać. Tak? Właśnie chciałem spytać, jak te umiejętności, które tutaj zdobędziemy, dałoby się potem sportować, żeby pisać sterowniki dla systemu FreeBSD. Czy jakby... Znaczy ja nie zamierzam, ja od swojej strony nie zamierzam was wprowadzać w sterowniki. Tak? To jest zadanie Karola, żeby wam pokazał, jak się robi sterowniki. Tak? Ja chcę zrobić w pewnym sensie coś takiego, że ze struktury jądra Unix wyjmuję tą najbardziej, że tak powiem, fundamentalną wiedzę o systemach operacyjnych, o jądrze systemu operacyjnego i jakoś w kontekście Linuxa próbuję to wszystko wam opowiedzieć, tak żebyście mieli szerszy kontekst patrząc na jądro, prawda? Żeby na przykład, prawda, się zastanowić, tylko ja będę mylić, bo we FreeBSD jest odwrotnie niż w Linuxie, bo tam jest dolna i górna połówka i nigdy nie wiadomo, która jest która, prawda? W jednym systemie jest tak, w drugim jest tak, no ale jest taka połówka, w której się obsługuje przerwania. No i dlaczego będąc w przerwaniu pewnych rzeczy nie można robić? I to jest tak fundamentalne, że jeżeli sobie weźmiecie dowolny system operacyjny, taki Unixo-podobny, to te ograniczenia będą bardzo podobnie wyglądać i one będą podyktowane dokładnie tym samym. Tak? To rozwiązania techniczne, no to tak to wygląda po prostu. Tak? Tego się za bardzo inaczej nie da zrobić. Także część z tych rzeczy, dla mnie to też będzie ciekawe doświadczenie, bo ja sobie będę w stanie porównać, prawda, dwa jądra o zupełnie innym rodowodzie, bo jednak cała rodzina BSD, ona tam mocno miesza się, prawda? Jedni pożyczają od drugich i te rozwiązania są bardzo podobne. W Linuxie, no, pewnie te rozwiązania są inne, ale łudząco podobne, także to okej, okay, ale to są takie gadu-gadu. Gadu-gadu. Aha, może by jeszcze coś powiedzieć o oceny, prawda? To coś trzeba było o tym powiedzieć. Ja nic nie wiem. Nie, a to tak trochę jest, bo co? Bo wiemy, że jest Zosia się zbliża i są inne priorytety, ale to w następnym tygodniu ja będę na tym intensywnie myśleć. Myślę, że przede wszystkim no, zostajemy z tym, że Karol będzie wam dostarczał jakieś proste lub mniej proste, prawda, w zależności od tego, jaki będziecie też mieli apetyt. Ale jakiś pracownik, na który będzie trzeba coś tam kodować w języku C i coś potencjalnie też debugować, no bo to wiadomo, prawda, że tam w jądrze się różne dziwne rzeczy dzieją, a tych narzędzi jest troszeczkę mniej. To nie wygląda jak debugowanie w przestrzeni użytkownika, tak? Natomiast z mojej strony no to będzie tak, że będą jakieś ćwiczenia. Wydaje mi się, że na tych ćwiczeniach będzie troszeczkę takich zadań, żebyśmy troszeczkę lepiej zrozumieli te rzeczy omawiane na wykładzie, żebyśmy byli w stanie te moje machanie rękoma odnieść do jakichś fragmentów kodu jądra Linuxa, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to na żywo wygląda. No i zobaczymy. Przy czym, no mówię, to w następnym tygodniu, z racji tego, że jest Zosia, to ta lista albo będzie bardzo skromna, albo w ogóle pokaże się późno. I no to z góry przepraszam. Nie ma za co. Tak? Ja myślę, że nie. Ale myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy te wszystkie koncepty zrozumieli, bo to są złożone rzeczy. No bo to są złożone rzeczy. No dobrze, to co my powinniśmy pamiętać?
da po tych dwóch kursach. No bo coś tam było z jakichś. Były jakieś takie dwa kursy, nie? No to co, pamiętamy taki obrazek, nie? Pamiętamy taki obrazek i co my pamiętamy z tego obrazka? Pamiętamy, że przede wszystkim przestrzeń adresowa, ta wirtualna przestrzeń adresowa, dla której gdzieś musi być w pamięci fizycznej co? Musi opisywać tę przestrzeń adresową. Musi być tej wirtualnej na fizyczną. No musi być jakaś tablica stron, jakaś struktura danych, którą sprzęt będzie jakoś tam przeglądać, żeby tłumaczyć te adresy wirtualne, prawda? No to co? To my wiemy jakby takie dwa podstawowe fakty. Pierwsze, że procesor to jest taka maszyna ze stanem i ona zasadniczo działa w dwóch trybach, prawda? To być może jest ich więcej, ale my na razie wiemy o dwóch. Tak, więc wiemy, że działa sobie w trybie użytkownika i działa sobie w trybie jądra, tak? Czyli w trybie uprzywilejowanym. No tu, prawda, to zaraz się okaże, że to nie jest takie proste, ale czym się różnią te dwa tryby? Do rejestru konfiguracyjnego procesora na przykład. Tak, no, bo jak są jakieś rejestry konfiguracyjne procesora w stylu wskaźnik na tablicy stron, to my byśmy bardzo nie chcieli, żeby użytkownik mógł w tym grzebać, prawda? W szczególności są też jakieś instrukcje, które można wykonywać tylko i wyłącznie w trybie uprzywilejowanym, tak? Jaka to mogłaby być instrukcja, która działa tylko w trybie uprzywilejowanym? Jakiś pomysł? Na przykład włączanie, wyłączanie, przerwanie powinno. Włączanie, wyłączanie, przerwa, prawda? Bo jakbyśmy włączyli przerwanie w trybie użytkownika, to co? To już by nas nikt nie wywłaszczył. Tak? Bo byśmy zablokowali przerwanie zegarowe i byłoby kaput, prawda? Albo co? Są takie instrukcje jak WFI. Wam to nic nie mówi, prawda? Ale można to szybko rozszyfrować. To jest wait for interrupt, tak? To pewnie też jest jakaś taka funkcja, taka rzecz, że no być może użytkownikowi lepiej by nie było dawać, prawda? Jakiś powód z przerwania, no przecież nie obsługujemy przerwań w przestrzeni użytkownika, tylko przerwania my się zajmujemy w przestrzeni jądra, więc widać, że aha, no i są, czy widać, że w tym trybie uprzywilejowanym to zasadniczo co? Procesor ma dostęp do jakichś rejestrów, do jakichś rejestrów konfiguracyjnych maszyny, konfigurujących działanie procesora czy jakichś innych rzeczy. Pewnie ma dostęp do jakiejś pamięci, w której być może są jakieś urządzenia wyjścia i może tam do tej pamięci pisać i z niej czytać, tam użytkownik tam nie powinien, tak? No ale to okej, no są jakieś optymalizacje, ale tak z grubsza. No? I co? I jeszcze te nasze instrukcje uprzywilejowane. Znaczy, czy moglibyśmy zrobić właśnie, czy jeżeli chcemy sobie użytkownika, to moglibyśmy zrobić jumpa do kodu jądra? No, możemy zrobić sobie jumpa do kodu jądra, tylko to się nam od razu nam się to wywali, tak? No właśnie, w którym jakby, co spowoduje, że się to wywali? To spowoduje konfiguracja tablicy stron. Tak, tablica stron, w tablicy stron mamy deskryptory stron i w każdym deskryptorze strony mamy napisane, czy ta strona jest dostępna, dla którego trybu uprzywilejowania ta strona jest dostępna. I też co można z tym zrobić, czy można wykonywać? Tak. No ale to za chwileczkę, prawda? Czyli to dobra, to z tej rzeczy, prawda, co my jeszcze wiemy? Wiemy, że ta wirtualna przestrzeń podzielona jest tak z grubsza podzielona na jakieś dwie części. Dane czasami są różnych rozmiarów, czasami różnych, to nie jest istotne, ale jest podzielona i jedna część, prawda, jest tylko dla jądra, a druga tylko dla użytkownika, tak? No i tutaj oczywiście są jakieś, prawda, pytania, czy te jądro to zawsze powinno mieć, robić dostępy do, prawda, bo wiadomo, że użytkownik to nie powinien być robić dostępu do pamięci jądra i to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, czy jądro powinno robić dostępy do pamięci użytkownika, prawda? No i tutaj w kontekście tego błędu, jak on się tam nazywał, meltdown, prawda, i tak dalej, no to tam coś tam strasznie porobiono, pomieszano w jądrze i jakoś przycięto te możliwości dostępu
I to się, znaczy można robić dostępy z przestrzeni jądra do przestrzeni użytkownika, ale w jakimś specjalnym kontekście. Ale to był jakby, jeśli ja dobrze pamiętam, to ten problem wtedy polegał na tym, że to było dostępne. Ja nie będę teraz w to wchodzić, bo to jakby musielibyśmy sobie zostawić na jakiś seminarium, prawda? Najważniejsze jest to, że my z poziomu jądra nie będziemy tak po prostu dotykać pamięci użytkownika. Żeby dotknąć tą pamięć użytkownika, będziemy korzystać z funkcji, które służą, są specjalnie zaprojektowane do tego, żeby kopiować dane z przestrzeni użytkownika do przestrzeni jądra i na odwrót. W obydwie strony. Okay. Tak, będziemy mieli jedną do góry, prawda, a jedną z góry. No wiadomo, to jest potrzebne dlatego, że mamy jakieś takie wywołania systemowe read i write, prawda? No i tam są jakieś buforki, które się przekazuje. Te buforki będzie trzeba do jądra skopiować. Tak? Tam w odpowiednie miejsce. No dobra, no to co? To my też wiemy, że w trakcie przełączania procesów co się ciekawego dzieje? Co się ciekawego dzieje? Mieliśmy taki rysunek dziwny, prawda? Dużo rzeczy się dzieje, musimy gdzieś zrobić. Mieliśmy tak, że tutaj jest i nasze jądro, kernel, prawda? A tutaj to jest takie dobudowa z tej przestrzeni użytkownika. I tutaj, jak po prostu na karuzeli, przebijają się przez to przestrzenie adresowe poszczególnych procesów, tak? Pyk. Wkładamy tutaj przestrzeń adresową procesu pierwszego. Przełączamy się na inny proces, pyk. Wkładamy tutaj drugi, prawda? Czyli ta druga, czyli to jądro robi tak, że patrzy się tam na dół i jak mówi przełączam proces, to bierze, wyrzuca i wkłada inny w to miejsce, prawda? No i to można osiągnąć bardzo łatwo dzięki translacji adresu. Tak, tam wystarczy wskaźnik na tą, często jest tak, że są osobne wskaźniki w sprzęcie na przestrzeni jądra i znaczy jest osobna tablica stron opisująca przestrzeń jądra i przestrzeń użytkownika i po prostu wystarczy jeden rejestr. Na ARMie tak jest 64-bitowy. Wystarczy jeden rejestr po prostu wymienić i już mamy dostępną tutaj inną przestrzeń adresową, tak? Pod tymi samymi adresami wirtualnymi. No i później tam jądro oczywiście tam to musi kontekst odtworzyć i wskakuje tam i sobie wykonuje to, co trzeba, tak? No i tak prawda, wiemy też, że użytkownik to wszystko się nie wiąże, tak? W sensie i ten kontekst, i to, na jaki adres ma zmienić ten rejestr. Tak. To wszystko jest przechowywane w jądrze, prawda? Wszystkie te struktury zarządzające tym całym, no może nie bałaganem, ale tym wszystkim, no to one sobie siedzą spokojnie w jądrze i mogą być tam jakoś potrafić używać. A jak to jest z rejestrami w tej sytuacji? Czy tym w ogóle się nie zajmujemy? No to spokojnie, ja dzisiaj na to odpowiem. Prawda? Sobie nawet zobaczymy troszeczkę, bo to też o to dzisiaj chodzi. No to co? To my pamiętamy, że będziemy musieli sobie pobrudzić rączki taką strukturą, prawda? Co to jest? Widać, co to jest. To jest tablica stron, taka klasyczna tablica stron. Tutaj jest wielopoziomowa. No ale nie będziemy mieli na RISC, bo będziemy dzisiaj się zajmować RISC-5-em 32-bitowym, tak? To będziemy mieli prosto, bo to będzie po prostu dwupoziomowa struktura, więc to będzie no, prostsze niż to, ale pamiętamy mniej więcej, co to było. Tak? Trzeba było rozbroić nasz adres wirtualny, numer strony na co trzeba było rozbroić, na takie fragmenty, którymi będziemy indeksować tablice stron tam poszczególnych poziomów i na sam koniec dotrzemy do jakiegoś deskryptora strony i na podstawie tego deskryptora strony po pierwsze wykonamy już tłumaczenie z wirtualnego na fizyczny, a po drugie no, trzeba będzie tam jeszcze sprawdzić uprawnienia, być może coś tam jeszcze zrobić ciekawego, prawda, i generalnie tam będą jeszcze jakieś dodatkowe dane w tym, prawda, my pamiętamy, troszeczkę pamiętamy z ASCA, że przynajmniej na Intelu to tam było trochę bitów jeszcze, tak? I będziemy widzieć podobne rozwiązania tutaj. Ciekawą rzeczą jest to, że na 32-bitowym to adres fizyczny będzie większy niż adres wirtualny. No tak, ale to są jakieś szczegóły, prawda? To by tak mocno się skopać szczegółami nie będziemy, bo to zawsze można się zakopać, prawda? VPO to był offset? Tak, to był offset, virtual page offset, tak. Tak, no to nie podlega translacji, to zostawiamy tak, jak było, to pamiętamy.
No oczywiście tutaj nigdzie nie narysowałem TLB. Wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, co to jest TLB. I tym TLB też będzie się tam czasami trzeba zaopiekować. Chociaż w przypadku RISC-V'a oni stwierdzili, że oni tak troszeczkę ukryją tą wiedzę o TLB i nie będą za dużo w semantyce instrukcji czy w semantyce poszczególnych operacji mówić na temat TLB. Natomiast w dokumentacji mówią, że aczkolwiek semantyka mówi to, to tak naprawdę realizacja sprzętowa, czyli krótko mówiąc, czyli realizacja na poziomie mikroarchitektury jest rozwiązywana w ten sposób, że czyści się TLB. Tak, jako przykład podają. Natomiast mówią, że nie chcemy o tym mówić, bo zostawiamy to, bo przykrywamy to abstrakcją. Tak, jak to zrobią tam twórcy tego procesora, to jest ich, prawda? Nie chcemy tego, nie chcemy tych detali mikroarchitektonicznych wystawiać do programisty, żeby oni się tym musieli zajmować. I zobaczymy w RISC-V'ie, że to jest bardzo fajnie przemyślana architektura i oni sporo takich problemów polegających na tym, że ta mikroarchitektura wycieka do programisty, to oni tam schowali, nie, my tego nie będziemy specyfikować, tak? W przeciwieństwie do Intela czy do ARM. I to jest fajne, dlatego że jak się ściągnie dokumentację do tego procesora, to zestaw instrukcji jest opisany na 200, może 250 stronach, ta część uprzywilejowana na 150 stronach, prawda? To samo w przypadku ARMA czy Intela to jest parę tysięcy stron. Tak? Więc fajnie, bo dostajemy w łapki jakiś taki procesor, który się w miarę da ogarnąć i mam nadzieję, że dzisiaj jako tak ogarniemy, tak? No dobra, to tutaj w ramach przypomnienia jeszcze, co my tutaj widzimy, prawda? Widzimy już jakieś takie struktury. To też jest fajny rysunek właśnie z chyba z systemów operacyjnych, a znaczy ogólnie to z tej książki, prawda? Computer Systems Programmers Perspective. I tutaj widzimy jakieś podstawowe takie struktury jądra Linuxa, prawda? Też to się we Freebie inaczej nazywa, ale co mamy jakąś strukturę, która opisuje proces lub wątek, a w Linuxie można sobie, prawda, już teraz zajrzeć na Elixira i zobaczyć, jak ta struktura wygląda i co w niej siedzi, prawda. Mamy MMStructa, czyli to jest taka wysokopoziomowa struktura opisująca zawartość przestrzeni adresowej. Tak, to znaczy się, co w niej siedzi pod poszczególnymi adresami. No i pamiętamy, że tu jest jakaś lista segmentów i te segmenty mówią nam, jak taki przedział adresów wirtualnych mapuje się na jakiś obiekt wspierający, albo na plik, albo na pamięć anonimową, czy on jest współdzielony, czy nie współdzielony, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to jest ten opis, który utrzymuje jądro, tak, to jest ważne, jądro i pozwala ten opis modyfikować programowi przy pomocy wywołania systemowego mmap, MUNMAP, MPROTECT, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no widać, że to nie jest tablica stron, prawda? No i okazuje się, że tablica stron jest w pewnym sensie konstruowana leniwie. Leniwie to znaczy się, że jak zrobimy gdzieś błąd strony, to prawda, to jądro zaczyna latać po tych segmentach, zaczyna się zastanawiać, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i ewentualnie uzupełnia wpisy w tablicy stron, która jest już zależna od sprzętu, prawda? No bo na każdej architekturze ta tablica stron troszeczkę inaczej wygląda, a czasami naprawdę mocno inaczej wygląda. Tak? I to jest tak, że na początku w ogóle możemy wystartować z pustą tablicą stron i ta tablica stron zostanie sobie tam uzupełniona odpowiednio to przez jądro, tak? To jest ten task strike, on jest w przestrzeni adresowej jądra, tak? To wszystko jest w przestrzeni adresowej jądra, o to wszystko jest w przestrzeni adresowej jądra i opisuje to, co się dzieje tam na dole, tak? Tak, czyli właśnie na przykład jeszcze ten mmap, który jest tam w abstrakcie, to jest jakiś wskaźnik, ale tak, w pamięci wirtualnej, to on też musi być transportowany, no? Tak, tak, to znaczy się samo jądro też utrzymuje swoją własną tablicę stron. Tak, tylko że ono ma już dostęp do tej tablicy stron, więc ono sobie tak może stwierdzić, a ty, ja sobie to zmapuję, taką pamięć fizyczną, albo coś, prawda? I to też jest ciekawe, bo to jakbyśmy się cofnęli tutaj, to popatrzcie, że to są takie dwa dziwne obszary, prawda? No okej, okay, ten jest jakiś normalny i zrozumiały.
Tutaj oczywiście są dynamicznie alokowane jakieś struktury danych, jakieś, nie wiem, bufory itd., itd., ale mamy jeszcze tutaj w tej przestrzeni wirtualnej jądra mamy direct mapę i jeszcze nie wiemy, co to jest direct mapa, ale okazuje się, że całą pamięć RAM, mówię tylko o pamięci RAM, całą pamięć RAM jądro musi widzieć z jakichś tam przyczyn. No to właśnie co, jeżeli mamy, co jeżeli nasza przestrzeń adresowa wirtualna jest mniejsza niż na serwerze? Czy no nie może tak być, tak? Może być, ale nie rozpatrujemy tego przypadku. Nie, nie, znaczy jasne, może tak być. To się robi jakimiś takimi rzeczami, tak jak się robiło na Z80 i na 6502, prawda? Czy jest jakiś bank ludzi. Trzeba sobie po prostu wymieniać, dynamicznie tutaj mapować te obszary. Nie, nie, to nie, nie warto do tego wracać. A ta direct map jest tylko do odczytu? Nie. Czyli ona pisząc do tej direct mapy, może zmodyfikować każdy proces. Tak. Wszystko może zmodyfikować. Wszystko może zmodyfikować. A ja nie wiem, czy direct mapę da się przesunąć. My próbowaliśmy w miniterze żyć przez pewien czas bez direct mapy i po prostu się pokonaliśmy, bo po prostu złożoność zarządzania nas po prostu zabiła. I stwierdziliśmy, że skoro FreeBSD i Linux mają direct mapę, to my nie będziemy walczyć. Są konkretne powody, ja nie chcę dzisiaj o nich mówić, to są jakieś detale techniczne, prawda? Ale one wyłażą, w szczególności przy zarządzaniu tablicą stron. No właśnie, chciałbym, żeby nie ułatwia. To dotyczy tylko i wyłącznie pamięci fizycznej, pamięci RAM, ale my wiemy, że w przestrzeni, fizycznej przestrzeni adresowej to jest dużo więcej rzeczy niż tylko RAM. To po pierwsze, a jeszcze RAM wcale nie musi być zmapowany w spójny sposób, prawda? Możemy mieć taką sytuację, że mamy co w pamięci? Możemy mieć co najmniej trzy ciekawe rzeczy w pamięci fizycznej. Mogą być dziury. To jest nieciekawe, ale możemy mieć faktycznie dziury. Jakieś dziury. A to jest jakiś 0, to jest jakieś 2 do jakiejś tam P minus 1, prawda? No i co? Mamy co najmniej parę ciekawych rzeczy. Mamy nasz RAM. To może być trochę krótsze. Możemy mieć jakiś ROM i możemy mieć jakiś IO. Tak? Przy czym tutaj będą widziane jakieś rzeczy należące do urządzeń wejścia-wyjścia i my to będziemy sobie klasycznie dzielić jeszcze na rejestry. Rejestry, czyli takie komórki pamięci, przy pomocy których będziemy konfigurować sprzęt. Tak? To znaczy, że to nie będzie pamięć per se, tylko to będzie taki interfejs do urządzenia, że jak tam na przykład zapiszemy, to się nam zapali któraś diodka. Prawda? To jest bardzo proste. Zobaczymy, że to, co się może kryć pod tymi rejestrami, to są bardzo skomplikowane maszyny stanów. Mogą być. Karta graficzna też ma swoje rejestry. A nie wydaje się, żeby była prosta. Tak? Więc widać, że ta złożoność tego, co będzie po tej drugiej stronie tych rejestrów, może być bardzo, bardzo duża. Na przykład kilka rejestrów może tworzyć jakiś taki gate do wielu rejestrów. To mówię. Złożoność bardzo duża i nie będziemy tego, tak? I tutaj oczywiście jest też pamięć urządzeń, tak? I ta pamięć urządzeń, to ona też może się troszeczkę inaczej zachowywać niż zwykła pamięć, tak? Bo mogą być inne zasady dostępu do niej, a co też spróbujemy sobie w jakiś sposób poruszyć, bo to będzie ważne, bo jak się pisze sterowniki, to trzeba mieć świadomość, że mimo to, że to się zachowuje jak pamięć RAM, to są ale i te ale potrafią przyjść i ugryźć aż po samą szyję. Tak? I trzeba o takich rzeczach wiedzieć. Także urządzenia wejścia-wyjścia no są inne. Tak? Ale będziemy sobie do tego powracać. Okay, mogę mieć jeszcze pytanie do tego? Bo tutaj mapujemy na przykład na sekcji data, tekst i tak dalej. To skąd wiadomo, że jakiś ten dany przedział to jest data, albo że tekst? I co się zrobiło? Coś się zrobiło. Oj. Taki ten dany. No i co? Nie lubi mnie. Czekajcie.
Dobra, to zrobimy pauzę techniczną, dobra? Dobra, koniec przerwy technicznej, wracamy i pytanie było, ale chyba już zostało do niej powiedziane. Ale co? Chodzi o to, że tutaj jest sam opis tylko, tak? To o to chodziło? Tak, że tutaj są uprawnienia, początek, koniec obszaru uprawnienia dostępu oraz ten obiekt, który będzie zasilał tą przestrzeń adresów pamięcią. Tak? No bo ostatecznie w tą przestrzeń adresów musimy podpiąć jakąś pamięć, skądś ją musimy wziąć, prawda? No i musimy pamiętać źródło tej pamięci, czy to jest z pliku, czy to jest jakaś pamięć anonimowa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko i wyłącznie opis. Tak, my może zajrzymy głębiej, może nie zajrzymy głębiej, tak? To jest ciekawe zajrzeć tutaj głębiej, bo to jest naprawdę. No tam się dzieje dużo rzeczy, prawda? Jak rozumiem, jakby pod spodem są jeszcze strony pamięci, tak? To nie są strony, to data nie mieści się cała. Nie. To jest graficzna reprezentacja tego, co jest zawarte w tej strukturze. Okay. I to, co się dzieje pod spodem, to będzie pewnie w tych VM Flags, VM Pro. Tu pod spodem musi być jeszcze jakiś wskaźnik na obiekt i ten obiekt będzie w sobie zawierał listę stron, okay, na których są dane. No pewnie. W takim mega dużym uproszczeniu. No tak. A w takim razie to PGD, to co zawiera? To jest sprzętowa tablica stron. Znaczy przechowywana w pamięci fizycznej tablica stron, która odzwierciedla bieżący stan tego, co widzi sprzęt w tej przestrzeni adresowej. I ona jest, tak jak powiedziałem wcześniej, ona jest konstruowana leniwie na podstawie tego opisu. Czyli ten opis jest kompletny, my możemy tą tablicę stron wykasować i jądro będzie w stanie odtworzyć. Tylko i wyłącznie na podstawie tych informacji. Tak? Takie jest założenie. Tak? No to w szczególności jest przydatne po forku, że tak można zrobić. Tak, bo po porku po prostu startujemy, robimy tylko kopię tej struktury, a nie robimy w ogóle kopii tablicy stron, bo ona się sama zrekonstruuje. Zresztą po co, skoro może się okazać, że robimy tego forka tylko po to, żeby zrobić exec-vi. Prawda? No to tam 2-3 strony zmapujemy w to PGD i wszystko wywalamy do śmieci, tak? Więc jak widzicie, jądro systemu operacyjnego jest dość leniwe. Dobra. To co? To my mamy teraz parę ważnych rzeczy do porozmawiania i zaczynają się. Co nam będzie jeszcze potrzebne? To się jeszcze nam przyda, ale mamy tutaj parę ważnych rzeczy. Jak to jest? Jak mamy jądro, nie wiem jak narysować jądro. Pewnie koliste powinno być. Dobra. To jest jakiś program, który normalnie sobie żyje, prawda? Dobrze napisane jądro to jest taki program, do którego wchodzimy jak najrzadziej. Tak, znaczy generalnie ideą jest to, żeby z reguły się wykonywały programy użytkownika, a nie kod jądra, prawda? Więc tam będziemy relatywnie rzadko przebywać, tak patrząc z punktu widzenia procesora, tak? Niemniej jednak dość kluczową rolę, jak wiecie, odgrywa. No to teraz jak się tutaj dostać do środka? Do jądra. Tu jest świat zewnętrzny. Ten świat zewnętrzny można podzielić na takie dwie domeny. Świat zewnętrzny, który się nazywa user space i świat zewnętrzny, który się nazywa hardware. I one mogą coś robić z tym jądrem. I co one robią z tym jądrem? Znaczy z tym całym systemem, prawda? No user space co może zrobić? Jak może spowodować wejście do jądra? Wywołać funkcję z kernela. A co to znaczy wywołać funkcję z kernela? Zgłosić specjalny wyjątek. Zgrozić specjalny wyjątek procesora, tak? No bo my wiemy, że jak jesteśmy, już tak przedzielę to jeszcze, prawda, żeby widzieć ten dwa światy, że jak jesteśmy tutaj, to działamy sobie w trybie nieuprzywilejowanym, w takim trybie zwykłym,
użytkownika i mamy, prawda, i sprzęt mówi, że no, co prawda możemy wykonywać większość rzeczy, które udostępnia sprzęt, ale mamy troszeczkę obcięte rączki, prawda, przynajmniej pazurki, prawda, i nie możemy pewnych rzeczy robić, prawda? No więc jakoś się możemy tutaj do jądra dostać, prawda? No i taką jedną z użyteczniejszych rzeczy to jest zrobienie jakiegoś wywołania systemowego, prawda? Czyli jest jakaś instrukcja, ona może różnie się nazywać. W RISC-V się nazywa ECALL, Environment Call, tak? Tak się nazywa po prostu. I ona będzie coś ciekawego robiła, to znaczy się ona będzie wchodziła do jądra w jakieś określone miejsce. Tak? Czyli jest jakiś punkt wejścia w jądrze, jakiś fragment kodu i jak wywołamy ECALL w user space, to w konkretnym miejscu wylądujemy w jądrze i będziemy jakąś sekwencję instrukcji wykonywać. Tak? No ale to nie jest jedyna metoda wejścia do jądra. Z user space'a. No możemy zrobić jakieś błędy w programie. No dobra, bo tam, że jest breakpointy, to zapomnijmy, no, są tam jakieś breakpointy, można coś tam robić, ale user space to było zamierzone działanie user space'a, prawda? Błędy stron, prawda? Co możemy zrobić? Możemy zrobić, prawda, tutaj wejść, bo zrobiliśmy page fault. Mogliśmy wykonać jakąś lipną instrukcję, czyli na przykład reserved instruction. Mogliśmy co jeszcze z jakichś dziwnych rzeczy? Mogliśmy zrobić div 0, prawda? Czyli widać, że mamy jakiś szereg takich, prawda? No bo to co to jest? To jest pułapka. To są wyjątki, tak? No to mieliśmy jakieś rozróżnienie, że tam generalnie to jest takie nieintencjonalne, z reguły to jest intencjonalne, tak? Taki mieliśmy z reguły podział, prawda? Między te pułapki, a wyjątki procesora. Czyli widać, że możemy z różnych powodów wejść do jądra, tak? Ale one się fundamentalnie od siebie różnią. Co się dzieje z ECALL-em? Jak jądro je przetwarza, to co robi z reguły? Później wraca do user space. Później wraca, jeżeli to było PC, to tutaj po prostu PC plus X. 4 dajmy na to, tak? Do następnej instrukcji wraca, tak? Do PC prima, który jest następny, wraca tutaj i lecimy dalej. Czyli to działa jak takie, jak taka meta instrukcja. Takie meta wywołanie, takie meta instrukcja, dlatego że ona realizuje jakąś funkcję, ale my kodu tej funkcji nie widzimy. Prawda? Czyli to jest tak, że w tym momencie, jak robimy ECALL-a, to jądro staje się w pewnym sensie interpreterem. Prawda? ECALL jest zawsze wywołany, jak jest jakiś Cisco, tak? No tak. Tak, no jak chcesz zrobić wywołanie systemowe, to musisz zrobić ECALL-a. I tam sobie jakiś tam integer podaje, tak? No tam jest jakaś konwencja wołania, w któryś rejestrach coś tam trzeba włożyć i on wtedy... I to zawsze, jak jest w przypadku ECALL-a, to wróci do następnej instrukcji, nigdy nie wróci do tej samej, tak? To wiesz, nie, bo mamy takie wywołania systemowe, które no, na przykład mamy exita, no to jak mamy exita, to nigdy nie wróci, prawda? Tak, więc... chodzi mi o to, że jeżeli już wraca, to do następnej. No, czym też niekoniecznie, bo zawsze masz jeszcze jakieś takie dziwne wywołania systemowe, które zmieniają kontekst, że możesz sobie przełączyć na jakieś inne miejsce, prawda? Jest na przykład seek return. Używany do implementacji sygnałów, prawda? Więc to niekoniecznie, ale większość wywołań systemowych rzeczywiście zachowuje się jak wywołania takich funkcji, których kodu nie widzimy, których kodu nie możemy zobaczyć, prawda? To są takie meta instrukcje, można powiedzieć. A no to co? To one się trochę inaczej zachowują. Te rzeczy, jak one się zachowują? No nie musimy. A nie musimy wrócić? Musimy wymyślić, jak wrócić. O, musimy wymyślić, jak wrócić. W takim sensie, że ten page fault to on może się przydarzyć z kilku różnych powodów. On może się przydarzyć dlatego, że co? Że nie było zmapowane. Że po prostu mieliśmy ten rozdźwięk, tak? To znaczy się, że co prawda w opisie wszystko się zgadza, ale nie mieliśmy zmapowanej strony i trzeba po prostu ten deskryptor strony uzupełnić w tym drzewku naszym, tak?
Ale to wiecie, no po prostu jądro, prawda, się pokupiło, o tu mi zabrakło strony, a tam wsadzę, tu ten, prawda, i wracam, jak gdyby się nic nie stało, prawda? Czyli wraca do tej samej instrukcji, ponawia ją, tym razem ta instrukcja przechodzi i leci dalej. No więc może być tak, że wróci dokładnie w to samo miejsce, ale może być inaczej. Może być tak, że jednak użytkownik coś bardzo mocno spartolił. No i wtedy co trzeba zrobić? Trzeba ubić. Trzeba zrobić sygnał. Trzeba zamienić wyjątek sprzętowy, wyjątek procesora, czyli nie wiem, czy to jest abstrakcja sprzętowa. No, może znaczy tutaj, no, jakiś taki byt sprzętowy trzeba zamienić na byt programowy, przynajmniej w systemach Unixowych. Tak? My będziemy zamieniać te poszczególne wyjątki procesora na jakieś sygnały. No i oczywiście tu będzie trzeba, to są zawsze jakieś informacje skojarzone z takim wyjątkiem, prawda? Więc nie wiem, czy tam pamiętacie, ale jak mieliśmy SIG Action i rejestrowaliśmy tą naszą procedurę obsługi sygnału, to ta procedura obsługi sygnału, tam któryś parametr to był SIG Info i w tym SIG Info można tam było wyczytać kupę informacji o tym, co dokładnie się wydarzyło, tak? Że owszem, dostawaliśmy na przykład SIG FPE, Floating Point Exception, ale nagle się okazywało, że jak tam pogrzebiemy wystarczająco dużo, to się okaże, że to jednak było integerowe dzielenie przez zero. Albo coś innego, prawda? Więc z każdym takim sygnałem jest skojarzona jeszcze kupa informacji. W szczególności widzieliśmy na systemach operacyjnych, że z SIG sekwałem jest skojarzone, czy to był odczyt, czy to był zapis, którego adresu to dotyczyło i tak dalej, po to, żeby user space mógł ewentualnie sobie na to zareagować, tak? No dobra, to mamy, czy to są wszystkie metody wejścia do... No tak, no bo one są jakoś związane z wykonaniem instrukcji, to są wszystko wyjątki synchroniczne, tak? Znaczy one wszystkie dzieją się w wyniku wykonania przez program jakiejś instrukcji lub próby wykonania jakiejś instrukcji, no bo zawsze możemy po prostu sobie skoczyć do spróbować, prawda, skoczyć do adresu, który jest w jądrze, prawda? No to prawda, nie wykonaliśmy żadnej instrukcji, ale usiłowaliśmy wykonać instrukcji, której nie możemy, to też jest zamieniane na wyjątek, prawda? Czyli to są wszystko rzeczy związane z... Czyli widać, że tutaj to naprawdę tak wygląda, że ten cały system zachowuje się jak taki akcelerowany interpreter. W sensie, mamy tak, że wykonujemy jakiś kod, po czym wskakuje tutaj interpreter, coś interpretuje, lecimy dalej, prawda? To jest user space, a tutaj się wykonuje ten nasz interpreter, czyli to jądro, tak? Ono pozwala zinterpretować te wszystkie dziwne zdarzenia, które się wydarzyły po drodze, tak? I jakoś je przetworzyć, jakoś wyabstrahować i ewentualnie właśnie ten sygnał dać, zrobić coś innego. No ale mamy jeszcze sprzęt, prawda? I sprzęt też może coś ciekawego zrobić. I co najciekawszego z punktu widzenia jądra robi sprzęt? No, mamy przerwania, ogólnie rzecz biorąc mamy przerwania, tak? Przerwania, no, od jakiegoś sprzętu, ale najfajniejszym przerwaniem, czy najciekawszym przerwaniem jest przerwanie od jakiegoś zegara czasu rzeczywistego, tak? Z naszego punktu widzenia. No i tu się dzieje ciekawa sprawa, bo o ile te wszystkie rzeczy były synchroniczne w przypadku pułapek, prawda? Czyli tu jest ten punkt inicjujący wejście i ten punkt jest, to jest na przykład e-call, ten punkt to jest jakaś instrukcja robiąca dostęp do pamięci i tak dalej, to przerwania, one nie wiadomo kiedy się wydarzą, tak? Po prostu jak leci ten procesor, wykonuje tę instrukcję, to nie wiadomo w którym momencie ten program zostanie przerwany. Ten program użytkownika zostanie przerwany, ale okazuje się, że przerwania mogą również przerywać wykonanie kodu jądra. Tak? To znaczy się możemy być w jądrze, wykonywać jakiegoś syscalla, tak? Czyli wykonywać procedurę implementującą na przykład sysreada,
SysWrite'a, prawda, czy forka. I w międzyczasie, jak ten fork tam policzy sobie, coś tam kopiuje, prawda, no to bug przychodzi przerwanie zegarowe. Albo jakieś przerwanie od sprzętu. Tak? Czyli przerwaniem możemy zostać zarówno tutaj, przerwani, jak procesor znajduje się tutaj, jak i tutaj. Tak? I to jest OK. No dobrze, a powiedzieliśmy sobie, że pułapki i wyjątki, to, że one nas przenoszą z przestrzeni użytkownika do przestrzeni jądra. To w takim razie, czy mogą się wydarzyć pułapki, które przychodzą wewnątrz jądra? Że jądro wykonuje coś i mu się zdarza na przykład page fault? No tak. Dlaczego? No to jądro może na przykład też nie wszystkie swoje komponenty, albo mieć jakieś błędy. Może mieć błędy i wtedy rzeczywiście będzie kernel ups, prawda? Ale ogólnie jądro też może robić page faulty. Tylko, że ono jest takie sprytne, że ono patrzy, no to ja sobie samo zrobiłem, prawda, krzywdę, to teraz sobie muszę naprawić, tak? ale jak najbardziej, jądro też może dostawać wyjątki, tylko wtedy ono sobie samo już obsługuje, prawda? Ale my musimy gdzieś w jądrze rozumieć, czy ten wyjątek to przyszedł w wyniku wykonania kodu jądra, czy w wyniku wykonania kodu użytkownika, bo w zależności od tego będziemy inaczej to obsługiwać, prawda? No bo jeżeli tutaj przyjdzie page fault, to my musimy potencjalnie odesłać sygnał, no a nie ma sensu, żeby jądro samo do siebie wysyłało sygnał, bo jądro nie jest procesem, więc tego sygnału nie może odebrać, tak? Więc będzie gdzieś tam taki rozjazd, że jądro będzie sprawdzało, czy przyszło user space, czy od kernel space, i w zależności od tego będzie inny zestaw procedur do obsługi wybierać. W momencie, kiedy podejmujemy decyzję, czy mamy wysłać sygnał, czy zmapować, tylko wtedy będzie coś ciekawego działo. To jest. Nie. To architektonicznie jest rozdzielone. I to na bardzo wczesnych etapach obsługi. No? Dobra, to co? To przerwania mają to do siebie. Przerwania mają to do siebie. Dobra, zróbmy przerwę. W takim razie do 15 po co? To co? Udało się? Tak, udało się. No, już oddałem. Dobrze. Dobra, to jeszcze. Jeszcze coś o tych przerwaniach, bo to też będzie ciekawe. Dobrze wiemy, że w przestrzeni użytkownika nie można wyłączyć przerwy. Tak, już sobie powiedzieliśmy dlaczego. A czy my byśmy chcieli wyłączać przerwania w przestrzeni jądra? Przerwami. Dlaczego? Bo możemy mieć jakieś, że w trakcie obsługi przerwania byśmy chcieli wyłączyć przerwania, żeby nam nie przeszkadzało obsługiwać przerwania. No, ale to jest taki mętne wytłumaczenie. To jest mętne wytłumaczenie. To szybkie przypomnienie. To co z punktu widzenia, sygnał z punktu widzenia user space'a, to przypomina przerwania dosyć mocno, prawda? Czy my w user space'ie wyłączaliśmy czasami sygnały? No dobra, czyli mieliśmy pierwszy hint jest taki, że wyłączaliśmy sygnały, że one się same automatycznie wyłączały, prawda? Czyli jak obsługiwaliśmy sygnał X, to X był zablokowany, tak? OK. I chyba wszystkie o niższym priorytecie niż X. Nie dlatego, że co to znaczy priorytet? Sygnały nie są po priorytetu. Nie mają priorytetów. Tak? No dobra, a drugie, było jeszcze coś. My nawet w Shellu to robiliśmy. Właśnie chciałem powiedzieć, że no co tam blokowaliśmy wszystko, bo na jakimiś wybranymi było tylko no, na nas interesowało w tym momencie. A po co to robiliśmy? No na przykład jak
powłoka miała jakiś proces w grupie pierwszoplanowej, no to chcielibyśmy jakby ją wtedy monitorować, tak? No dobrze, ale to a tam bardziej fundamentalnie, tak. Tam coś było takiego szczególnego. Co my robiliśmy? Grzebaliśmy chyba w tej strukturze, która przechowywała aktualne zadania. Czyli widać, że może być taka potrzeba w zwykłym programie użytkownika, że my mamy jakąś strukturę danych, tak, i wykonujemy nasz program, wchodzimy do sygnału, prawda, i wracamy z tego sygnału, wykonujemy. I my chcemy zarówno tą strukturę modyfikować, umieć zmodyfikować z tego kontekstu, z kontekstu zwykłego, jak i z kontekstu z obsługi, procedury obsługi sygnału. Tak? No i żeby się upewnić, że się nic nie rozleci, no bo ten sygnał nie wiadomo kiedy przyjdzie, to żeby modyfikować tą strukturę danych, to my musimy sobie zapewnić, no powiedzmy, że tutaj modyfikujemy ją, prawda? To my musimy zapewnić, że ta sekcja krytyczna będzie wyłączać ten sygnał, czy wszystkie sygnały, które mogą dotykać, których procedury mogą dotykać tej struktury danych. Taki mutex w sumie dla sygnału. To nie jest mutex. Nie jest mutex i co więcej, my będziemy widzieć podobne rzeczy w jądrze. To znaczy się, gdzie niegdzie są takie struktury danych. Jakie to są struktury danych? To są na przykład struktury danych schedulera. Jest szereg struktur danych, które są tak kluczowe dla systemu operacyjnego, że jądro, my najprawdopodobniej nie będziemy tego dotykać, tak? Zobaczymy, no bo nie będziemy się tam w schedulerze grzebać, tylko będziemy robić sterowniki. Ale trzeba mieć tą świadomość, że mogą być struktury danych, które my będziemy modyfikować w procedurze obsługi przerwania. I w związku z tym, jeżeli gdybyśmy ją w zwykłym kontekście w jądrze, czy tak, czyli poza przerwaniem, gdybyśmy próbowali ją modyfikować, to będzie trzeba używać jakichś specjalnych środków synchronizacji, żeby może to przerwanie nie przyszło, żeby nam nie rozwaliło tej struktury danych, tak, w międzyczasie. Czyli już widać, że będą jakieś dwa konteksty w jądrze, tak? No i to te dwa konteksty, ja teraz znowu już jestem clueless co do nazewnictwa, więc widać, że jądro będzie tak naprawdę podzielone na dwie części. Ja nie powiem, czy to jest top czy bottom, sami sobie dopowiedzcie, sprawdźcie, prawda? Ale jedno możemy powiedzieć, że jest synchroniczna, a druga jest asynchroniczna, tak? Czyli asynchroniczna to tutaj się będą wykonywać procedury obsługi przerwań, tudzież my się będziemy tam promować wyłączając przerwania. Tak? A tutaj cały ten kod działający w tej części synchronicznej, to prawda, on może być przerywany. Tak? Znaczy asynchroniczny dlatego, że ten kod jest wyzwalany przyjściem przerwania. Tak? A ten jest wyzwalany tą interakcją z tym procesem, prawda? Czyli w wyniku jakiegoś synchronicznego działania procesów, takiej jakiejś konkretnej instrukcji, ten kod wiąże, tak? Czy ten kod wiąże i te dwie rzeczy poświęcimy troszeczkę czasu na to, jak te dwie rzeczy ze sobą skomunikować. Tak? Ile robić tutaj, a ile robić tutaj i zobaczymy, że będziemy tak próbowali wszystko tak tam zepchnąć do tej części synchronicznej, tak? Bo będziemy chcieli, żeby ta część była, żeby ona była taka, prawda, taka, żeby taka wolna była, tak? Będzie nam na tym zależało, w szczególności w sterownikach. Właśnie w sterowniku można powiedzieć, że się wykonuje głównie w którejś z tych części, czy my będziemy dążyć do tego, żeby głównie w tej części się wykonywało. Z pewnych przyczyn, jak będziemy poznawać, włazić w przerwania, w obsługę przerwań i jakby w konsekwencje bycia tutaj, w kodzie, prawda? Bo ten kontekst tutaj, w tym kontekście asynchronicznym, tam mamy mocno łapki przycięte. Tam na przykład nie można alokacji pamięci wywoływać z jakiejś przyczyny. Tam nie można używać niektórych środków synchronizacji, a właściwie większości środków synchronizacji, jak muteksy. Tam nie można, jest cała taka lista rzeczy, których nie można tutaj robić, bo nam inaczej jądro się mocno posypie, tak? Więc będziemy mieli bardzo dużo ograniczeń tutaj. A tutaj, tam się czasami jeszcze dzieli się to na część, w której mówimy, że wątki mogą pójść spać, albo nie mogą pójść spać.
sensie, że mogą spać jakby no nieprzewidywalną ilość czasu, prawda? Ale to się tą częścią, tu ewentualnie dalszymi podziałami tej części synchronicznej będziemy się już zajmować później. I tutaj ja będę musiał uważać, bo to w Linuxie może być delikatnie inaczej zrobione. A jak ręcznie wyłączamy sygnały, to w której jesteśmy części? A prośbę o wyłączenie sygnałów, czyli SIGPROCMASK, wywołanie SIGPROCMASK i jego obsługą tego SIGPROCMASKa zajmuje się jądro. Tak, czyli wchodzimy do jądro, jądro tam miesza w dyspozycji sygnałów, po czym wraca do przestrzeni użytkownika i już dalej działamy z wyłączonymi sygnałami. Sygnały to jest konstrukt, to jest sygnały dla jądra, to jest po prostu jakaś struktura danych, którą się zarządza w określony sposób, tak? Miałem na myśli przerwania, bo tutaj była... Tak, nie mylcie tego, ja na to strasznie zwracam uwagę, żeby nie mylić konceptu software'owego z konceptem hardware'owym, tak? To sygnał to nie jest przerwanie. Tak. Chociaż ja wiem, że to się może mylić, bo sygnały w terminologii FPGA to są jak najbardziej koncepty sprzętowe, prawda? Ale to są systemy operacyjne i musimy jakoś żyć z tą nomenklaturą, tak? Dobra, czyli już widać, że zarysowaliśmy sobie troszeczkę tą architekturę jądra, tak? To znaczy się, że to są co najmniej dwie ciekawe rzeczy tutaj w środku, które będzie trzeba w obrębie sterowników ogarnąć, prawda? Tak naprawdę sterownik to jest coś takiego. Tu będzie większość, tu będzie kapkę. Tak będziemy chcieli robić. I tutaj jak będą nam przychodzić te ikole, to na przykład taki read, to on tutaj będzie krążyć po tym jądrze, po jakichś podziwnych podsystemach, aż w końcu nam wyląduje w naszym sterowniku, tak? I odeślę tą informację, prawda? I tutaj w tą stronę tam odeślę. To mniej więcej tak wygląda, prawda? No oczywiście tutaj może jeszcze w wyniku reada, prawda, dojść i tutaj powiedzieć, slip, nic nie ma, prawda? W buforze idziemy spać, bo to jest wywołanie blokujące, więc będą jakieś struktury danych w jądrze, które będą służyły do zarządzania wątkami i te wątki będzie trzeba jakoś w jądrze usypiać, to znaczy się nie jakoś usypiać, tylko po prostu wątek patrzy, nie ma co do roboty, wywołam odpowiednią procedurę, która mnie uśpi, a jak ta procedura działa, no to tam wchodzimy, tam mieszu na jakichś strukturach danych, zrzucamy kontekst na stos i robimy kontekst switch. Tak? To też jest ciekawa rzecz, że w jądrze wszystkie zmiany kontekstu dzieją się w sposób kooperacyjny, synchroniczny. Tak? Synchroniczny to znaczy, że zawsze musimy wywołać, żeby zmienić kontekst, zawsze musimy wywołać procedurę kontekst switch. To też jest ciekawe. Opowiemy sobie, jak się ma to do wywłaszczania. Bo to ja tutaj coś może waszym zdaniem ściemniam, ale tak nie jest. No dobra, to co? To tak jak powiedziałem, to przełączanie kontekstu dzieje się wyłącznie w jądrze. Tak? Czyli jak jesteśmy w jądrze, w przestrzeni jądra, to ono gdzieś następuje. I przebiega kooperacyjnie, to znaczy się, to nie jest jakaś magia, to nie jest jakieś coś, tylko to jest po prostu zwykłe wywołanie jakiejś określonej funkcji, tak? Której zadaniem jest na przykład, no możecie sobie wyobrazić, że w jądrze też jest odpowiednik takiego convariant, tak? Czy też mamy coś w rodzaju zmiennych warunkowych, tak? Że możemy się po prostu uśpić, oczekując na jakieś zdarzenie, tak? I podajemy tą strukturę, na której chcemy spać. No i może być jakieś przerwanie, które po prostu mówi, że trzeba z tej kolejki tam go wypchnąć do kolejki running, tak, procesów. To tak nie będzie. Tu mega to jest uproszczone, diabeł tkwi w szczegółach, ale to z grubsza tak to będziecie widzieli, jak będziecie używać tych bardziej wysokopoziomowych środków synchronizacji. Tak? No dobra, oczywiście wątek, który został, bo my możemy zrobić coś takiego, że przerwanie, pod przerwaniem, prawda, mamy jakąś procedurkę, ta procedurka stwierdzi, o, jakieś tu coś przyszło ciekawego, prawda, coś się stało ciekawego i ta procedurka może oznaczyć dany wątek, że on jest do uruchomienia.
Tak, więc ona po prostu weźmie jakąś strukturę danych, przepnie w tej strukturze danych, wyjmie z tej struktury danych, czyli z jakiejś kolejki waiting, przepnie do kolejki ready, dany wątek, no i już, prawda? No, ale ona nic nie zrobiła, ona nie zmieniła zmiany kontekstu, ona tylko powiedziała, że ten wątek już jest aktywny, tak? No to wtedy, kiedy się zdarzy faktyczna zmiana kontekstu, tak? Ta zmiana kontekstu może nastąpić wtedy, jeżeli w trakcie tego przerwania, tak, czyli będąc gdzieś tutaj, wątek, który, tak, bo tutaj się wykonuje też jakiś wątek, on się dowiedział, że no nie jest już wątkiem o najwyższym priorytecie. Tak, bo wybudził kogoś, ten ktoś był o wyższym priorytecie, ale to on się tylko dowiedział, że już nie jest najważniejszy w całej tej ferajnie, prawda? I ta zmiana kontekstu nie jest natychmiastowa. Istnieją dobrze określone punkty w jądrze, gdzie może nastąpić zmiana kontekstu. Tak? I to są te wszystkie wywołania tej procedury, tej kontekst, jest procedura kontekst switch. Tak? Jedno z miejsc, w których to następuje, jest w trakcie powrotu z procedury wyjątku albo procedury przerwania. Tak? Tam bieżący wątek, jak próbuje wrócić z przerwania, to zanim odtworzy kontekst przed przerwania, no bo on przerwał jakiś program i gdzieś odłożył ten kontekst na stos, to on jeszcze tak sprawdza, znaczy ja się powinienem wykonywać, on tak patrzy, nie. No to co, to przełącza się na inny stos, na inny, to też będziemy bardziej w detalach już później rozmawiać. On się przełącza na inny wątek i tamten wątek jest w analogicznej sytuacji i po prostu ze stosu bierze cały swój kontekst i przywraca, tak? Więc to też jest, to też będziemy do tego powracać, to też jest ciekawe, jak to się dokładnie dzieje. A co jeżeli tej najbliższej okazji nie będzie, czy może tak być? Nie może tak być. Jądro musi być tak zaprojektowane, żeby tak nie było. Więc mamy, no wiesz, no, jak wyłączysz tutaj przerwania, no to jest błąd jądra, prawda? No, tej części synchronicznej, te przerwania muszą być włączone, prawda? Jak sobie, powracając do przestrzeni użytkownika, strzelisz w stopę i wyłączysz przerwania, no to też, prawda, niedobrze, bo... Właśnie, bo to jest myślę, że to wątek, tak? Czyli w user space jesteśmy? Nie. User space'a zostawiamy, tak, ta wątek. Nie, ten wątek, który został poinformowany, tak? No to ten wątek jest w user space'ie, czy... Nie. My mówimy przez cały czas o tej części, tak? A, okay. Przez cały czas o tej części. Mówimy, że tylko tutaj może nastąpić zmiana kontekstu, tak? To znaczy się, owszem, programista używając na przykład tego set jumpa, long jumpa, on tam może pomieszać swój własny w user space'ie, prawda? Ale nam chodzi o to, że tak normalnie, jak wykonujemy procesy jednowątkowe, i chcemy zmienić kontekst między tymi procesami, to ten zmiana kontekstu może nastąpić tylko i wyłącznie w jądrze. Czyli mamy jakiś proces, on będzie w user space, on działa. Tak. I teraz system operacyjny dostaje przerwanie zegarowe. Tak. I zacznie się wykonywać procedurę z tej części asynchroniczną. Tak. I ona coś tam zrobi. I w momencie, jak ona będzie chciała wrócić do user space'a z podatem, oddać sterowanie, to ona sprawdzi, czy flaga w bieżącym wątku jest zapalona. Ta flaga z reguły nazywa się need reschedule, tak? Czyli potrzebuje reschedulowania. I jak ta flaga jest zapalona, to wtedy bezpośrednio przed powrotem jest wywoływana procedura, która szuka innego wątku do wyboru. Drugiego najlepszego wątku, który należy odpalić. Czyli nie wracamy do tego samego kontekstu, tylko wracając z przerwania, wracamy do innego. Do innego kontekstu, do innego, potencjalnie nawet do innego procesu. Tak? Ale będziemy się temu przyglądać. No zobaczymy to w kodzie, to na żywo zobaczymy, więc to być może będzie troszeczkę jaśniejsze. Podyskutujemy sobie na temat ćwiczenia, jak ja wiem, to jest ta jedna z tych rzeczy, które rzeczywiście zdumiewają, jak to jest zrobione. Tak? No warto jeszcze wspomnieć o tym, że mamy tak, że jak wchodzimy do jądra, to musimy zapisać gdzieś cały kontekst.
tak? No na stosie wiądrze musimy, prawda? No nie możemy, prawda? No to pamiętamy, że jeżeli byśmy próbowali zapisywać kontekst na stosie użytkownika, to jest no-no, prawda? To jest głupi pomysł, bo co? Bo użytkownik w assemblerze może sobie powiedzieć, a ja sobie ustawię tak stack pointer, że on będzie wskazywać na przestrzeń adresową kernela. Może? Może. Wszystko może. Użytkownik tam w obrębie tych instrukcji, które ma, może zrobić najbardziej sprośną i nieprzyzwoitą rzecz, prawda? A jądro ma nie ulec takim oszustwom, tak? Więc to jest jedna przyczyna, ale tych przyczyn, dla których jądro nie powinno polegać na stosie użytkownika, na poprawności stosu użytkownika jest więcej, tak? Jądro traktuje stos jak każdą inną pamięć, czy wskaźnik na stos traktuje jak każdy inny wskaźnik, który dostarczy użytkownik, tak? Jeśli użytkownik dostarczy do reada albo do write'a jakiś wskaźnik, to on jest tak samo skrupulatnie, prawda, obłożony restrykcjami jak wskaźnik na stos i jądro go nie dotyka w ogóle tej pamięci, jeśli nie musi, tak? A musi czasami w przypadku sygnałów. Obsługi sygnałów, tam coś musi robić, ale tak ogólnie to każdemu wątkowi w przestrzeni użytkownika odpowiada drugi wątek, drugi kontekst, tak, drugi stos w przestrzeni jądra. I jądro sobie tam utrzymuje cały stan tego wątku, który. No czasami widać, że będzie przełączanie kontekstu, to my sobie weźmiemy, przełączymy się z jednego stosu, z wątku A na wątek B i to polega na tym, że po prostu wątek A zapisze wszystkie swoje rejestry na swój stos, te, które musi, bo nie wszystkie musi, tak? Po czym weźmiemy, podniesiemy cały kontekst do rejestrów i będziemy już drugim wątkiem w tym kernel space, tak? No dobra, to troszeczkę sobie poopowiadaliśmy. Poopowiadaliśmy sobie o tym, jak to wygląda od strony takiej na razie ogólnej. To przyjrzyjmy się teraz, jak to wygląda na architekturze RISC-V, bo ja wierzę, mam nadzieję, że się nie okaże, że nagle się z tym rozjedziemy z Karolem, ale idea chyba jest taka, że chcemy na RISC-V robić tym razem całą pracownię. To ma parę zalet. RISC-V jest prosty. Ma fajne płytki, mamy jakąś implementację sprzętową, mamy już minikera odpalonego na RISC-V, prawda? Więc mamy mnóstwo fajnych rzeczy, więc na RISC-V i ma taką specyfikację, którą się da przejrzeć w jeden weekend. Intensywny, bo intensywny, ale da się, prawda? No dobra, to my się troszeczkę zagłębimy w tą specyfikację i zobaczycie, że to jest naprawdę niedużo. Naprawdę niedużo musimy wiedzieć, żeby rozumieć, co musi być zaimplementowane w sprzęcie po stronie procesora, żeby odpalić na tym system operacyjny. Tak, taki Unixowy system operacyjny. Tak, no bo o to nam chodzi, żeby zobaczyć te wszystkie narzędzia. No to pierwsza rzecz to są tryby pracy procesora. Tak, no jakich potrzebujemy? Wiemy, że potrzebujemy tryb użytkownika. Między trybem użytkownika a jądrem będzie postawione ABI. Tak, czyli Application Binary Interface. No i to oprócz tego, że w ABI są zawarte, tam pamiętamy, że tam jest dużo rzeczy zawartych, wszystkie struktury, layouty i tak dalej, to jeszcze jest zawarte to, jak wołać nie tylko procedurę, ale również wywołania systemowe. Tak? Więc jest jakiś interfejs, przy pomocy którego jądro będzie się komunikować, czy aplikacja będzie się komunikować z jądrem. Tak? No okej, okay, jest, prawda? No i widać, że tam mamy. Dalej mamy system operacyjny. Ale co to jest SBI? System Binary Interface. Supervisor Binary Interface. Okazuje się, że tak naprawdę to system operacyjny, który jest tutaj, on może działać on top jakiegoś programu jeszcze. Ciekawe. Jak taki program może się nazywać? Hypervisor. A co to jest hypervisor? W momencie, jak mamy jakieś maszyny wirtualne, to... Tak, dokładnie. Czyli to jest zarządca
maszyn wirtualnych, taki specjalny system operacyjny alike coś, prawda, który służy do tego, żeby konfigurować, prawda. To jest taki system operacyjny, którego aplikacjami są inne systemy operacyjne. Taką incepcję mamy, tak? Czyli można powiedzieć, że tutaj też jest takie specjalne jądro, ale to jądro służy tylko do tego, żeby odpalać, żeby w różnych takich przestrzeniach odpalać sobie systemy operacyjne, a te systemy operacyjne jeszcze w innych przestrzeniach, prawda, odpalają i tak dalej. Co się stanie, jak w takim hypervisorze uruchomimy kolejnego hypervisora? Chyba się nie da. Chyba hypervisory mają wymagania inną działać. To znaczy teoretycznie dałoby się, ale to... Nie będziemy, tak. Dobra, ale tutaj ten SBI w naszym przypadku to się okaże, że to jest coś troszeczkę innego, prawda? Bo jest SBI i jest HBI, prawda? Czyli Hypervisor Binary Interface. I tam nie chcę komplikować, ale jest jeszcze jeden tryb pracy właśnie tutaj będzie nasz machine mode, prawda? No, tutaj może być jeszcze H mode. Ale my nie będziemy się zajmować hypervisorem, dlatego że nie jesteśmy tutaj na kursie, prawda, budowania maszyn, monitorów maszyn wirtualnych, prawda, tylko chcemy zrozumieć, jak działa Linux, prawda? No ale będziemy potrzebować, jakby to jest fajny ten SBI, dlatego że ten SBI pozwala znowuż zrobić bardzo ciekawą rzecz. Otóż twórcy RISC-V'a stwierdzili, nie chcemy robić miliona rejestrów konfiguracyjnych w procesorze, tak jak Intel, tak jak ARM 64-bitowy. Po co w ogóle te rzeczy specyfikować jako rejestry, jako coś tam, prawda? Zróbmy tak, że zróbmy hypercole. Jak istnieją system kole, to zróbmy hypercole, tak? I te hypercole to będzie taki zestaw wywołań do tego środowiska uruchomieniowego, które pozwolą systemowi operacyjnemu zrealizować pewne funkcje. To jest Supervisor Environment, nie, Execution Environment, tak? EE to jest Execution Environment. Po prostu to, że konfiguracja w tym momencie nie ma być taka, że się ustawia odpowiedni rejestr, tylko wywołuje się odpowiedni hypercore. Tak, dokładnie. Czyli mamy tutaj jakiś zestaw, jakiś interfejs, przy pomocy którego tam mówimy, a teraz po prostu producent danej płytki opartej o RISC-V'a ma jakiś ROM malutki i w tym ROMie implementuje te funkcje, prawda? I to już jest jego brocha, jak to tam, prawda, zaimplementować na tej konkretnej płytce, czyli prawda, te takie rzeczy kontrowersyjne, czy mocno zależne od mikroarchitektury, spychamy gdzieś tam, prawda, ukrywamy i niech się... To Open RBI jest to stworzone przez tych ludzi, którzy zrobili RISC-V'a, czy to jest... SBI został jako interfejs zrobiony przez ludzi od RISC-V'a, tak, czyli zostały wyspecyfikowane funkcje, natomiast najpopularniejszą implementacją tego interfejsu jest OpenSBI. Czyli OpenSBI już jest implementacja tego interfejsu, który... Tak, to jest w pewnym sensie taki firmware, tak? To jest w pewnym sensie taki firmware, który posiada implementację tych funkcji, jakieś umiejętności butowania jądra poza tym i tam jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. A tak? Czyli ta implementacja, ona nie jest hardware'owa, to jest kod, który działa na tym hardware'ze? Tak, ale chodzi o to, że ponieważ twórcy RISC-V'a chcieli uniknąć specyfikacji pewnych rzeczy, to po prostu mówią, że wy se zróbcie na tej płytce jak chcecie. My nie chcemy nawet wiedzieć, wy macie po prostu nam dostarczyć SBI i my sobie to SBI-em tam potraktujemy, tak? Chodzi o to, żeby tam specyfikacja RISC-V'a była możliwie jak najmniejsza, prawda? I to też pozwala na pewną ewolucję szybszą, prawda? Że jak pewne rozwiązania wyjdą z mody, no to wystarczy zmienić ten interfejs SBI-a, a nie orać cały sprzęt i tam, prawda, nie wiadomo co w nim robić. To jest... Myślę, że to z punktu widzenia takiego zarządzania życiem takiego produktu, to jest bardzo słuszna decyzja, bo to widać w każdej architekturze, widać, że później się tworzą jakieś 5, 6, 7 tysięcy stron tych specyfikacji, bo to wszystko... Te całe legacy trzeba tam upchnąć, bo ktoś teraz będzie próbował odpalić na tym
jakiegoś Windowsa CS przed 15 lat i... No dobra. I to jest też fajne, bo ten SBI automatycznie staje się też takim interfejsem do hypervisora, więc automatycznie można cały ten system... On już w swojej naturze jest sparawirtualizowany, tak? Więc właściwie istnieje jedyna słuszna implementacja, nie ma teraz takiego bałaganu jak na pozostałych architekturach, że mamy różne interfejsy i każdy z tych interfejsów do hypervisora został nie określony przez Intela, tylko na przykład VMware'a, coś tam, a każdy ma swoją, czyli przez jakąś instytucję, która być może lubi zarabiać pieniążki na tym. Intelu, jakby tego SBI nie ma w ogóle, tak? OS to już to czy jest tryb hypervisor, czy coś w ten deseń, natomiast tego interfejsu nie ma wyspecyfikowanego. Znaczy inaczej, jest wiele interfejsów konkurujących ze sobą, których tam pochodzenie jest takie. No dobra. Czyli jakie są tego konsekwencje de facto, że nie każdy system uruchamimy na każdej płytce RISC-V? Nie, właśnie. Właśnie nie. Tu chodzi o to, że każdy system działający w oparciu o SBI odpalimy na każdej możliwej płytce z naprawdę różnymi możliwymi implementacjami, a SEE jest zepchnięte, jest odpowiedzialnością tego, kto dostarcza tą płytkę. Okej, czyli jest wystąpienie. No, ale mówił też Pan o tym, że SBI nie jest ustandaryzowany. Nie, mówiłem, że jest. Okej, dobrze. Mówiłem, że jest. Innych nie jest. Dobrze. Znaczy mówiłem, że po prostu to jest jakby w obrębie RISC-V'a wszystko zrobione, tak. I powiedziałem, że tego nie ma zrobionego na innych architekturach. Ja już rozumiem. Okay? Tak. Ustandaryzowany jest interfejs, nie implementacja. Tak. Jeśli ktoś, jakiś producent zrobił w swojej implementacji baga, to się system operacyjny nie odpali. A czy wtedy ten koszt jest też niski, bo można po prostu taki firmware zaktualizować i już będzie wszystko dobrze, prawda? Więc ten interfejs jest umiarkowanie mały, w związku z tym koszt jego implementacji jest też nieduży, a jak koszt jest nieduży, to jest prawdopodobieństwo, że jest małe, i może nie ma w tym zbyt dużo bugów. Tak. A to jest minimalistycznie. Dobra, czyli co, w trybie application będziemy wykonywać produkcję, to machine supervisor user application. Czyli mówimy tylko o tych trzech, jest trochę więcej, tak? W trybie supervisor będzie działało jądro systemu. Ten w trybie machine procesor ma pełen dostęp do sprzętu i wydaje się, że machine mode zawsze działa w trybie bez włączonej translacji adresów. Czyli zawsze w machine mode działa na pamięci, mając dostęp do adresów fizycznych, tak? I zawsze może tam wszystko napsuć sobie, jak mi się nie podoba, tak? Co więcej, może być tak, że jeżeli na przykład procesor jest głupi, implementacja procesora jest głupia, to jeżeli wykonamy tutaj jakąś instrukcję, która jest niby prawidłowo skonstruowana, ale ten procesor jest głupi, nie potrafi jej wykonać, to w tym momencie jest możliwość przeniesienia takiego wyjątku do Supervisor Execution Environment, zaanulowanie tam tej instrukcji, a następnie powrócenie do programu. I to też się robi. Mhm. Ten Supervisor Execution Environment, on potrafi sporo ciekawych rzeczy zrobić. Czyli maszyn to jest więcej niż Supervisor. Czyli w tym SE może producent na przykład zaemulować niektóre instrukcje. Albo całego floating pointa może zaemulować. Tak. Prawda? Działa, prawda? Że wolno, no trudno, prawda? Nikt nie kazał ci używać floating pointów, prawda? No dobra, więc ciekawe, prawda? Więc to jest właściwy tryb do implementacji hipernadzorcy. Ja bym się troszeczkę tutaj z tym slajdem, czy sam ze sobą się wczoraj nie zgodził. Bo rzeczywiście hypervisor już może działać w pamięci wirtualnej, tak? A można by było to zrobić, to ma sens, tak? Ale tak jak powiedziałem tutaj, że zamiast dostarczać instrukcję rejestru uprzywilejowany, można, prawda, ten interfejs zrealizować i zwalić to na kogoś innego. I to chyba jest słuszna decyzja, tak?
No dobrze, to my sobie tutaj rozmawialiśmy o tych naszych wyjątkach, o jakichś przerwaniach, prawda? No okej, ale skąd ten biedny sprzęt, no bo ten system operacyjny, to jądro, to ono jaką pełni rolę? Ono musi skonfigurować ten cały sprzęt, żeby on robił dokładnie to, co my chcemy, tak? Czyli musi skonfigurować procesor przy pomocy specjalnych rejestrów, musi skonfigurować translację adresów, czyli musi dostarczyć jakąś strukturę danych do naszej tablicy stron, przy pomocy której sprzęt będzie tłumaczył adresy wirtualne na fizyczne. No i jądro za to odpowiada. To jest program, który konfiguruje sprzęt. Tak? Dobrze, to powstaje pytanie, a jak nam będą przychodzić wyjątki i przerwania? To jak skonfigurować ten sprzęt, żeby on tam wylądował, gdzie trzeba w jądrze? No bo prawda, ten procesor nie ma tam jakiejś sztucznej inteligencji, nie wykryje nam adresu, pod który należy wskoczyć. Tak? No to co? To zaczynajmy. To co? To po pierwsze mamy rejestr STW, prawda? Czyli mamy jakiś rejestr uprzywilejowany i tam jest nawet jakaś taka instrukcja. Jak on się nazywa? CSR Configuration Status Register i później mamy jakiś read write, prawda? Jest jakaś instrukcja, która do tego służy. No i żeby taką instrukcję wykonać, to trzeba napisać wstawkę w assemblerze, w jądrze i tam się wykonuje ta instrukcja. To STW właśnie jest ustawiane na tych file przy pomocy tych hiperwywołań, czy to jest coś trzeba? Nie. To jest przy pomocy tej, wszystkie rejestry uprzywilejowane, a tutaj mowa o rejestrach uprzywilejowanych, one są ustawiane przy pomocy tych instrukcji. Czyli są jakieś rejestry? Są rejestry, ale jest ich bardzo mało, jest ich dosłownie, tych, które nam się przydadzą, to może jest z 10. Okej, bo właśnie nie wiecie, czy tak? Wyjątki w sensie, że wyjątki, czy wyjątek od tego, co było przed chwilą? Nie. Okej. Wyjątki w sensie, że chcemy mieć obsługi. Tak? Czyli pod jakim adresem leży ta nasza procedura obsługi wyjątku? No i to musimy po prostu, mamy to nasze jądro, tak? Czyli jesteśmy gdzieś sobie w tym naszym jądrze, tak? No i po prostu musimy powiedzieć sprzętowi, że prawda, tu mi skacz, tu się zaczyna kod, prawda, to, ponieważ to rośnie w górę, to tutaj są jakieś instrukcje, które będą obsługiwały te wyjątki. Okej, ale to w zasadzie przecież jest tak, że ten STB, tak, to jest musi być jakieś miejsce w jądrze, które ustawia ten rejestr STB, tak? Tak, no. I to ustawienie to jest jakaś część kodu, no i tak. Teraz też tylko trzeba skompilować. No i skąd my przed kompilacją wiemy, gdzie to STB będzie w zasadzie? Nie wiemy. To konsolidator wie. Okay. Dopiero w momencie konsolidacji. No i oczywiście ten loader. No i oczywiście loader musi nam załadować ten obraz jądra pod odpowiednie adresy, prawda? No tam oczywiście no jądro może sobie jakoś policzyć, ono może sobie, prawda? No ale to wiesz, no to tam trzeba co, jakoś wziąć ten wskaźnik na tą procedurę i tam coś gdzieś zapisać, prawda? Więc rzeczywiście na etapach butowania jądra, tam gdzie jest rozruch jądra, tam gdzieś będzie włożenie no tej procedury, początku tej procedury do tego STW-ka. No i mamy dwa tryby i to chyba nie jest zaskakujące. Pierwszy tryb to jest głupi, prawda? Czyli zawsze skaczemy tutaj. Niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie który wyjątek, przerwanie, whatever, skakujemy tutaj i cała robota jest przerzucona na jądro. To ty se się, to teraz się domyśl. Tak? No ale żeby się domyśleć, to nie jest tak, że będziemy musieli tam, prawda, sztuczna inteligencja znowu, dostajemy, prawda, rejestr S-COS, tak, czyli przyczynę supervisor COS i w tym rejestrze jest zapisany kod, czy to był wyjątek, przerwanie, jak przerwanie to od kogo, jak wyjątek to dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. Drugi tryb, prawda, bo to jest ten tryb direct, o którym mówię, a drugi tryb to jest vector, prawda, i on jest troszeczkę sprytniejszy, ale ja bym nie zakładał, że on jest implementowany, możemy sobie tylko tak na szybko powiedzieć, że on, tak, czyli tutaj jest direct, a tutaj jest vector, no i vector działałby w ten sposób, że STW jest tutaj ustawiony, tutaj jest tablica,
I teraz ta tablica jedna wskazuje na ten kod, na ten kod, prawda? No widać, że jest to poziom pośredniości jest jakiś, tak? Czyli tutaj są tylko adresy, gdzie sprzęt będzie musiał sobie skoczyć. No to wektor przerwa. A skąd procesor wie, który tryb ma zostać użyty? To jest. To się konfiguruje. I może być tak. I może być po prostu powiedziane, że. I tam można też wyczytać, czy on jest dostępny, czy nie. Bo to procesor może go nie implementować. A to taka. Można to, no po prostu mówię, że na dwa sposoby można to rozwiązać. Ten problem, tak? No jak mamy tego S-Coza, no to jest co? To jest fajnie, bo teraz jesteśmy już w stanie powiedzieć, to było przerwanie. No tak, to było przerwanie. No teraz znajdźmy urządzenie, z którego to przerwanie. Prawda? Czy musimy zidentyfikować, od którego urządzenia przyszło to przerwanie. Tak? Czy od timera, czy od dysku, od karty sieciowej, prawda? Być może. Musimy przejrzeć w ogóle taką jakąś dziwną hierarchię, prawda? No bo tak jak później się okaże, ja też będę o tym mówić, że tak naprawdę my mamy do procesora podczepione trzy przerwania. Timer, software, czyli programowe przerwanie, czyli zapisując gdzieś do jakiegoś rejestru możemy wyzwolić przerwanie w tym procesorze i eksternal. Ojej. A tu przecież możemy mieć USB na płytce, możemy mieć kartę Wi-Fi, kartę sieciową, kartę SD1, kartę SD2, możemy mieć huby USB, tam, prawda, podpiętych 50 urządzeń USB. Teraz od którego to pochodzi? Który sterownik teraz, prawda, tam szturka, prawda? No i to widać, że to będzie jakaś taka struktura drzewiasta, tak, że my będziemy musieli tak naprawdę przejrzeć parę takich rejestrów gdzieś w pamięci udostępnionych przez jakiś kontroler, będziemy rozmawiać o kontrolerach przerwań, tak? Czy tutaj będą gdzieś w tych węzłach będą te kontrolery przerwań i te kontrolery przerwań ostatecznie nam powiedzą, od którego to urządzenia pochodziło, więc to widać, że to może być tak, że tak naprawdę przerwanie przyszło stąd i tutaj i my jakoś w systemie operacyjnym będziemy musieli się połapać, skąd to przyszło, tak? Od jakiego dokładnie urządzenia to przyszło, przeglądając jakąś taką strukturę. Zobaczymy sobie, jak ta struktura w Linuxie jest dokładnie opisana, tak? Ale ona może być też, co ciekawe, dynamiczna, dlatego że my możemy USB, ten pendrive włożyć albo wyjąć. A więc ona może się ta struktura przerwań tutaj modyfikować w trakcie działania systemu. Ona nie jest sztywna. Część z niej jest sztywna, bo tak jest skonstruowany sprzęt, ale jeżeli mamy tutaj gdzieś magistrale, które umożliwiają na żywca dodawanie lub odejmowanie urządzeń, tak, w trakcie działania systemu, no to od pewnego, to pewne poddrzewa tego będą dynamiczne. No dobra, to co mamy? Okej, okay, fajnie wiedzieć, jaka jest przyczyna, ale jakbyśmy chcieli zrobić wywołanie systemu, tak, pytanie, czy... Tak. Wygląda, że zaczniemy zaraz na to zużywać dużo czasu. Czemu nie możemy poprosić, żeby każdy, kto przychodzi, się przedstawiał? Zobaczymy, jak to jest zrobione. Ja bym się tym za bardzo nie martwił, tak? Można, tam są jakieś optymalizacje. Zobaczymy sobie te nasze kontrolery przerwań. Mamy plika, mamy aplika, advanced plika i myślę, że warto będzie o nich wspomnieć i tam zobaczymy, że można robić jakieś ugrupowanie przerwań. Jakieś inne cuda nie widzi. To rzeczywiście to jest kłopotliwe, ale to nie jest jedyna rzecz z przerwaniami, która jest kłopotliwa. Mamy jeszcze przerwania międzyprocesorowe. Tam może to drzewo, które pan narysował, ono jest jakby utrzymywane, tworzone hardware'owo, czy gdzie ono? Hardware'owo, ono jest hardware'owo. Znaczy, jest bardzo dobra uwaga, że z jednej strony ono jest hardware'owo, z drugiej strony musimy mieć jakąś strukturę danych w pamięci dla systemu operacyjnego, który ją opisuje. No właśnie. I my tą strukturę danych będziemy musieli gdzieś na wczesnych etapach ją teraz budować, żeby się połapać w tym wszystkim, prawda? Owszem, tu narysowałem to, jak, że tu jest jakieś urządzenie, prawda? Tu jakieś kontrolery przerwań, one są jakoś ze sobą połączone, prawda? Więc my rzeczywiście dla niektórych struktur hardware'owych będziemy tworzyć ich odzwierciedlenie w postaci jakiejś struktury danych w jądrze, tak? I teraz w momencie, jak będziemy przetwarzali to przerwanie i wiemy, że na przykład przyszło z jakiejś magistrali,
to Jądro zapyta się tej magistrali, który dokładnie element podpięty do tej magistrali, to oczywiście mogę długo trwać. No, dlatego z reguły się proponuje, żeby ta struktura była dość płaska. ale tak. Znaczy to jest problem. No ale to jest tak, że tutaj z reguły jest jakiś wektor bitów. W tym wektorze bitów jest po prostu powiedziane, że to teraz to jest bit. Bit 15 z 30 bitów to bit 17 jest zapalony, w związku z tym trzeba iść gdzieś tam. Tak? Więc to jest dosyć płaskie, ale rzeczywiście to tak, takie zidentyfikowanie przerwania, no to zajmuje trochę czasu. To nie jest takie popsie. A my sobie powiedzieliśmy tam na górze, że co? Że chcemy to szybko, prawda? Dobra, posłuchajcie, powoli się już kończę, ale chciałbym przynajmniej dojechać jakoś tutaj rozsądnie do jakiegoś ciekawego miejsca, żeby sobie kontynuować. Nie, ja bym powiedział, że zwyczajem a jeszcze bym was naciągnął na jakieś pół godzinki, prawda? Dzisiaj mamy ćwiczenia jeszcze. No nie mamy ćwiczenia, ale ten. Dobra, znaczy mamy ćwiczenia w takim sensie. No dobra. Okej. No to, bo jak już zrobimy to, służymy już wszystko, co nam, prawda, do głowy przyszło, to co byśmy jeszcze chcieli zrobić? Chcielibyśmy wrócić gdzieś do naszego programu, prawda? No więc musimy wiedzieć gdzie, prawda? I teraz jest ważna uwaga. W tej architekturze nie ma zdefiniowanego stosu. No nie ma zdefiniowanego stosu. Nie ma per architektura wyróżnionego rejestru, który przechowuje wskaźnik stosu. Stos jest konceptem wyłącznie software'owym. Tak? To jak to się robi? Nie ma operacji push, nie ma operacji pop, nie ma operacji, nie ma takiego cola i reta, jakiego znamy z Intela. Że jest jakiś stos i wiemy, że na pewno jak ten push się robi, to tam jest jakiś rejestr, który się tam w jedną, w drugą majtki, prawda? Tutaj mamy instrukcję call, ale ona robi coś troszeczkę innego niż mogłoby się wydawać. Jest wyróżniony pewien rejestr, nie pamiętam który, ale pamiętam jak się nazywa. Nazywa się link register. To rozwiązanie jest bardzo charakterystyczne dla architektur RISC. Nie CISC takich jak Intel, tylko RISC. Prawda? W większości architektur RISC-owych nie mamy stosu. Tak? Jest za to link register. I teraz co się dzieje? Jak mamy instrukcję, która implementuje, ja nie pamiętam czy to jest YALR, ale możemy sobie powiedzieć, że to jest YALR i wiele nie skłamię. To jeśli chcemy wywołać procedurę, to co my tak naprawdę musimy zrobić? Musimy zapisać adres powrotu. Gdzieś musimy zapisać adres powrotu. Nie możemy tego zrobić do pamięci, bo nie mamy takiej instrukcji, która to robi, ale możemy to zapisać do rejestru. No więc jump and link, tak się nazywa ta instrukcja. Ona powoduje, że tutaj podajemy etykietę, na przykład tu, i ona skacze do tu, oraz, jeżeli to jest next.pc, to do rejestru o nazwie link register, który jest jednym z 32 rejestrów ogólnego przeznaczenia w tej architekturze, tak? Ona wpisuje pc next. I teraz, jeśli procedura, którą wołamy, bardzo chce, to może sobie zapisać tego link register na stos. Znaczy, do pamięci gdzieś. Tak, to bo tam się umawiamy, że jest ABI i w tym ABI są rejestry od X0 do X31, ale one mają jeszcze swoje nazwy. Niektóre są dla argumentów, ale to jest koncepcja już software'owa. ABI to jest jakiś, prawda, kontrakt, ale on ma naturę software'ową, prawda? A jak będziemy chcieli powrócić, to wystarczy, że odtworzymy link register i zrobimy .rlr. Jeżeli będziemy chcieli, powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy wywołać następną funkcję, to musimy sobie gdzieś zapisać na stole. Tak, to musimy sobie sami, ale jeżeli nie wołamy, bo to jest funkcja liść w naszym wywołaniu, to nie musimy w ogóle tego link registera gdzie tam pchać na stos i
i jesteśmy szczęśliwi, bo nawet nie dotknęliśmy pamięci, a funkcja wywołana, prawda? No dobra, to problem jest taki, że ponieważ nie mamy stosu, to nie mamy gdzie odłożyć licznika instrukcji, do programu, który przerwaliśmy. Tak, czyli jeżeli tam mamy tego PC prima, to nie mamy go gdzie odłożyć na stos w jądrze. Prawda? A sprzęt musi nas poinformować, gdzie należy wrócić. No, my musimy się jakoś od sprzętu dowiedzieć, gdzie należy wrócić. No i właśnie po to jest ten supervisor exception program count. Tak? Chyba exception program count. Tu jak procesor zrobi przerwanie, to do tego rejestru, przepraszam, jak procesor zacznie obsługiwać wyjątek, to do tego rejestru włoży tego naszego PC prima. Tam, gdzie należy wrócić do tego naszego czerwonego programu, ok? A co jeżeli trzeba wrócić do tego PC? Albo PC prima, albo PC w zależności od sytuacji. No tak o to ci chodzi. No tak, no ale przecież czasem jakby to hardware nie da rady wymyślić, o co chodzi dokładnie. Tak, no, jak mieliśmy w PageForce, no to przecież hardware jakby... Tak. No nie zawsze, ale no nie, może skoczyć na przykład do obsługi sygnału, tak? No dobrze, ale chodzi o to, że jeżeli będziemy chcieli powrócić w to miejsce, to musimy się dowiedzieć, gdzie powrócić. Rozumiesz, chodzi o to, że ten procesor w momencie, jak napotka na wyjątek, on musi nam dać wystarczająco dużo informacji, żebyśmy byli w stanie zareagować, a w szczególności wrócić do tego programu, który przerwaliśmy. Jedną z tych absolutnie kluczowych informacji jest ten nasz SEPC. Jest to, co zostało wpisane w SEPC. Oprócz COS, prawda? Bo COS potrzebujemy, żeby widzieć, co się wydarzyło, a to jest dodatkowa informacja, żeby potencjalnie móc powrócić do tego programu przerwanego, tak? Podobnie jest z STVALem, prawda? STVAL nam daje informację o tym, pod jakim, jeżeli był błąd strony, to której strony? No musimy się dowiedzieć, pod jaki adres ta instrukcja, co ona tam naprawdę dziwnego robiła, prawda? Musimy znać ten adres wirtualny, tak? Czyli to co chcę powiedzieć, to, że oprócz tego, że znajdziemy się w jądrze, to gdzieś od razu na samym początku będziemy musieli poniuchać te nasze rejestry uprzywilejowane, żeby wiedzieć, co się dokładnie stało, żeby sobie zapisać wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby wygenerować sygnał, żeby wrócić z przerwania, żeby zrobić wszystkie inne rzeczy, które jądro musi zrobić. Da? I to są rzeczy, które będzie ustalał sprzęt. Natomiast okaże się, że cała reszta jest zwalona na software. Te rejestry nam zapisze sprzęt, prawda? Ale zróbmy sobie przerwę. I po tej przerwie ja przynajmniej, no nie, może, nie skończmy na dzisiaj, prawda? To znaczy mogę, to tylko jeszcze słowem komentarza, prawda? To co będzie dalej? Będzie dalej to, żebyśmy chcieli, chyba sobie zaczniemy niuchać przerwania. Tak, bo tutaj są jakieś informacje o tym, jak obsłużyć wyjątek, prawda, czyli jak wygląda wejście do tej procedury od strony sprzętu. Później możemy sobie zobaczyć, jak to jest rzeczywiście w software'ze zrobione, prawda, i tak dalej, więc tak, to ja myślę, że będzie, o tutaj sobie zobaczymy tą naszą tabelę przerwań wyjątków, zobaczymy sobie, jakie są wyjątki, powiemy sobie coś o właśnie tablicy stron, o TLB shutdown, o jakichś dziwnych rzeczach, czyli kurczę, jak zwykle z panika, to za mało slajdów, da i co, i nie znalazłem do połowy. A ile dzisiaj było slajdów przygotowanych? 26. To mniej niż o to mówię. No bo ja jestem taki, że widzicie, że większość gadam przy tablicy, a to jest tylko po to, żebym ja nie zapomniał, o czym mam mówić, prawda? No dobra, to co? To zacznijmy na dzisiaj, prawda? Dziękuję.